Na początku sierpnia Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi. Odnowa wsi polega na oddolnej inicjatywie sołectw, które mogą dzięki jej realizacji wzmacniać swoją integrację, tożsamość sołectw, aktywność mieszkańców na rzecz swojego sołectwa, promować swoje sołectwo, swoje walory przyrodniczo-turystyczno-kulturowe, promować przy okazji ideę odnowy wsi, niwelować bariery międzypokoleniowe poprzez działania wspólnie na rzecz swojego sołectwa. Wraz z początkiem roku odbywają się spotkania informacyjno-warsztatowe, na których sołectwa z danej gminy dowiadują się o sposobach pozyskiwania pieniędzy w nadchodzących miesiącach. Pisałam wniosek, ale tutaj miałam jeszcze pomoc. Tutaj pani Zofia Jerke z Piskorzowa wykazała się dużą pomocą, ponieważ ona tu działa w tej idei odnowy wsi dolnośląskiej w sołectwie Piskorzów już wcześniej, bo ja dołączyłam dopiero teraz w tym roku. I w tym roku postanowiliśmy wystąpić o dofinansowanie na wydanie materiałów promocyjnych dotyczących Piskorzowa, ponieważ wcześniej pozyskiwaliśmy pieniądze na organizowanie imprez głównie, a w tym roku wystąpiliśmy o dofinansowanie na wydanie kalendarza na 2014 rok, folderów, długopisów i wykonanie gabloty drewnianej, którą umieścimy na sali. Trzy wnioski z gminy Pieszyce znalazły się na liście do dofinansowania. Łącznie do gminy trafi blisko 15 tysięcy złotych na miękkie lokalne inicjatywy i działania realizowane na rzecz Piskorzowa, Rościszowa i Kamionek. W folderach znajdzie się informacja o historii Piskorzowa, ponieważ wcześniej raczej nie było za dużo wzmianek o tym. O Kamionkach, jak wiemy, jest sporo informacji o Rościszowie, a o Piskorzowie jak do tej pory nic, a Piskorzów też ma swoją historię. Tutaj mamy takiego znanego sportowca z Piskorzowa, pana Mieczysława Nowaka, który miał dużo osiągnięcia w podnoszeniu ciężarów. Mamy też sporo osób, które walczyły podczas II wojny światowej o wolność Polski. Także chcielibyśmy zamieścić takie informacje. Stowarzyszenie Jedność z Kamionek otrzymało 5 tysięcy złotych, OSP z Piskorzowa 4460, natomiast Stowarzyszenie Być dla Pieszyc z Rościszowa 4950 złotych. Pomoc finansowa na pewno wpłynie pozytywnie na rozwój i promocję gminy. Są to dodatkowe środki, które trafią do lokalnej społeczności na realizację zadań publicznych, szczególnie w zakresie promocji sołectw, ale również, co jest bardzo ważne, integracji. Jest to już kolejny rok, gdy takie dofinansowania otrzymujemy i powiem szczerze, że jestem dumny z rosnącej aktywności mieszkańców w tym względzie. Bo to, że dzisiaj te środki będą do dyspozycji, to jest zaangażowanie wielu osób i rad sołeckich, i grupy odnowy wsi, i stowarzyszeń, które również takie działanie wspierają. No i oczywiście Urzędu Miejskiego, który koordynuje całość. Więc środki bardzo potrzebne, trafią bezpośrednio do mieszkańców sołectw i myślę, że będą też taką podstawą do radości. Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej.